Nowy zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej zdecydował o niższych opłatach dla klubów z regionu. Nowo wybrany prezes Mieczysław Golba narzekał dziś na konferencji prasowej na umowy prawne, także te dotyczące siedziby związku. Mówił też o swoim wynagrodzeniu. Nowy zarząd w starej siedzibie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Lokal ciasny i w dodatku niewłasny. Miesięczny czynsz to 8 tysięcy złotych. Dziś wypomniał to nowy prezes. Sprawdzamy umowy na najm tego lokalu. Okazuje się, że tam jest zapis, że wypowiedzenie trwa 9 miesięcy. No i ręce mamy związane na prawie rok. Nowe otwarcie rozpocznie audyt prawno-finansowy. Dotyczyć ma m.in. umów podpisanych przez Kazimierza Grenia. Rozwiązaliśmy kilka umów, jeśli chodzi z różnymi zespołami prawnymi, że tak powiem, różne kancelarie. Rocznie wydawaliśmy na te różne zadania zlecone ponad 100 tysięcy złotych. Wybory nowego zarządu odbyły się w sobotę. Mieczysław Golba na 151 głosów zdobył 103. Kolejny był Grzegorz Romaniuk, który uzyskał 23 głosy. Przegranego w głosowaniu poparł Marek Poręba, który był w szerokim gronie 9 kandydatów. Dziś wylicza nieprawidłowości podczas walnego zgromadzenia i zgłasza sprawę do prokuratury. Ma uwagi m.in. do niedotrzymania tajności głosowania. Jest 27 punktów, to nie jest mało i to nie jest ból, tylko to jest po prostu uporządkowanie. Skoro pan Golba mówił o tym w kampanii i rozmawialiśmy bardzo często, że powinniśmy nawet razem wspólnie zrobić porządek tutaj, raz na zawsze uporządkować te wszystkie rzeczy, wróciło stare nowe. Nowy prezes dziś zapowiedział, że za pracę nie będzie pobierał wynagrodzenia. Zarząd obniżył już o 15% opłaty transferowe dla klubów. Rozważa także przeniesienie siedziby na stadion miejski. Prezes przekonywał dziś, że nie zagra już w jednym zespole z Kazimierzem Greniem, zawieszonym na 4 lata w związku z tak zwaną aferą biletową. Na dowód płyta. Przed laty Kazimierz Greń i Mieczysław Golba wydali wspólnie 2 płyty z coverami znanych przebojów. Trzecia jest nagrana, którą chciałem pokazać. Mieczysław Golba i przyjaciele, ale już inni przyjaciele. To już nie jest 2+1. Kazimierz Greń, nazywany baronem podkarpackiej piłki nożnej, rządził związkiem 12 lat, czyli przez 3 kadencje. Dziś nie udało się nam z nim skontaktować. Witam.